Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, moi drodzy. Tidlet Tuesday, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika, 11 rund. Bardzo silni arcymistrzowie, tradycyjnie zapraszam tutaj do zabawy. Mam nadzieję, że w końcu padnie rekord kolejny. Witam cię, Ustjurt. Dzięki serdeczne. Cześć, Marker. Cześć, Iron. Hikaru dzisiaj nie będzie grał, bo gra w turnieju Carlsena, w tym turnieju, gdzie grał Janek, ale niestety odpadł. No, trzymamy kciuki, pewnie. Dzięki, Mucha. Cześć, Andrzeju. Dzięki serdeczne za punkty. No i za 20 kilka sekund startujemy. Dobra. Na dzisiaj nie ma chyba dnia przerwy, jak widać. Dobra, życzę powodzenia wszystkim. No i gramy pierwszą partię z kobietą. Tajlandia, moi drodzy. No tu chyba nie miałem przyjemności. WCM. Dobra, D4, skoczek F6. Czyżby królewsko-indyjska? Greenfield. Dobra, jedziemy H4. H5. Ok, no to się ustawmy gońcem na G5. W ciekawym miejscu. Powiem wam, że gram to na lekko na czuja. O, idziemy ostro E4. Pewnie jakieś C5. No dobrze gra przeciwniczka, to trzeba przyznać, dobrze gra. Tu G5 będzie. No B5, przepraszam. Wtedy tutaj uderzymy i wtedy zbijemy tam. Ok, tu się szykuje strzał. Nie pamiętam dokładnie, jak to się grało. Zagrajmy tak, żeby tu uderzyć. Jak B5 to A4, jak tu, to tu uderzymy. Jakieś zamieszanie tu jest w tej pozycji. Ok, hop. Aha, tu podstawiam. Zawsze mogę tu uderzyć. To będzie dobre. Coś podobnego już mi się grało. Co? Uderzymy tutaj. Oddam tego gońca. Zagram skoczek B1. Tu się broni, tu przerzucę. Ważny skoczek na C4. Jeżeli mi zaatakuje skoczka, to ja zawsze skoczek D2. I moim planem jest, no właśnie, tak, moim planem jest skończenie rozwoju. No bez tego czarnopolowego gońca jest ciężko. Tutaj sobie zagramy, żeby pilnować pionka. Jakaś roszada może się przyszykuje. Hetman C2 tutaj mi wleciał. Tak, roszada jest teraz niemożliwa. Więc hetmanem zagramy. Może nawet długa roszada, taka trochę szalona tutaj istnieje. Chociaż jeszcze na pewno nie teraz. Idzie tutaj na mnie, idzie. Ok. Zbije. Tu wisi. Poczekajcie. I teraz... Tak, i tu będzie groziło. Chyba mam figurkę. Jak dobrze patrzę, bo tu wisi i tu będzie wisiało. Ona odbić nie będzie mogła, bo tu hetman wisi. Chyba mamy figurkę do przodu. Dziewiętnaście ruchów. Nie chcę zapeszać, ale chyba łatwo poszło w tej partii. No chyba tak. Tu jakiś taki ruch bym wykonał na jej miejscu. To sobie po prostu też odbiję. Jeszcze coś próbował mieszać oczywiście. Ale takie pozycje powinno się wygrywać już. Dwa skoczki na dwa gońce w ogóle. Witam cię, Dolas. Dzięki serdeczne. Skupiamy się, jasne.
Nie no, fryzjerzy otwarci już. Cześć, Malkolid, dzięki. No i się tutaj przeciwniczka zadumała nieco. No tak, chyba ją mamy. Już sporo myśli. No właśnie, zbiła tutaj. Zaraz tutaj, tutaj. Nie no, bijemy tutaj na F2, broniąc pionka. Goniec musi uciec, rzecz jasna. I myślę, że... Chociaż tutaj, zobaczcie. Uderzyć? Chyba uderzyć w pionka. Tu się wszystko broni. Jasne, że nie mogę być też pionkożercą. A zobaczcie, rzuca się za wszelką cenę. Okej. Próbuję się rzucać za wszelką cenę. Jakby tutaj ją ładnie ukarać. Znaczy ja myślę, że tak zagramy. Będę pilnował piona. Jak zbiję, to zbiję. Bodajże. Król jest nieco odkryty oczywiście, ale... Myślę, że z tego tytułu nie będzie problemów. Wieża. Dobra, wejdźmy skoczkiem do centrum. Okej. Mogę teraz pionka wziąć. Hetman może zbić wprawdzie, ale... Dobra. No to co? Wprowadźmy wieżę. No weźmy pionka kolejnego, broniąc przy okazji. Tu jakieś groźby istnieją. Tak, tak, tak. Chyba przechodzi. Ten król ma ogromny problem. Teraz goniec musi się zasłonić. Aha, goniec się zasłania, ale jeszcze mogę go przytrzymać, grając na przykład tak. Trzymać pionkę. Wprawdzie figurę odzyskała, ale pozycja na pewno jest bardzo krytyczna. Florku, no czas spadł, no to i tak jest wygrana. Florku, o co chodzi? Ja wiem, że tam komentarz zostawiłeś. Powiedz proszę, no to najlepiej maila mi napisać. Witam cię przy okazji. Spokojnie się żyje, tylko że do fryzjera można od Krzysztofa się... No można. Nie, dobra, okej, okay, zakręciłem się. Luz. Cześć Wojtku, na razie dużo, dużo cię nie ominęło. No tak, tutaj zobaczcie, też mi się podobała moja gra. Zobaczcie, bo chodzi o to właśnie, żeby rozbić te pionki. No i poszło, tak? No i tutaj po tym ruchu bicie. No właśnie, zastanawiałem się, bo jakbym nie zbił, bym odszedł gdzieś skoczkiem, to by mi tu plasnęła na E4, więc postanowiłem tego silnego gońca wziąć, przerzucić tutaj skoczka. No i to chyba stoi dobrze, tak mi się wydaje. Zobaczymy ocenę komputera, czy on się zgadza ze mną. W debiucie. Tutaj, tutaj, tutaj. Pokazuje, żeby bić na F6, więc jestem z tego zadowolony. Skoczek B1 również. Lepsza trochę czarnych? Niewiarygodne. A, że goniec tu na D4 potem stanie, bo trzeba było zbić. No, to ten na dwoje babka wróżyła, wydaje mi się. No, koło równości, ale kwestia gustu, myślę. No nie wiem. No, okej. Okay. Zwycięstwo jest? Jest. I dobrze. Mamy to. Chodzi o to, że mogę za darmo ci zrobić overlay do analiz. Ja za takie rzeczy też chętnie zapłacę, tylko wiesz co, Florku, bo ja mam tutaj już, że tak powiem, współtwórcę Szachusia. Jeżeli masz ochotę, możesz wysłać propozycję, bo mi ten overlay do analiz się bardzo podoba i nie wiem, czy chciałbym coś zmieniać. Mecz z Dawidem miał miejsce, ale na razie czteropartiowy. Jeszcze dwie tury nas czekają. Na maila obojętnie którego. Kontakt @szachuś lub masz też w informacjach na YouTube, jeżeli możesz sobie tam skopiować. No jeszcze 6,5. Dobrze, Piórku, piszesz, to prawda. Prawdopodobnie teraz dostaniemy arcymistrza, jest duża szansa, albo zawodnika z jakimś rankingiem około 2750-2800.
Właśnie chodzi o to, że jak tutaj wiecie, już graficznie sobie tam coś ustaliłem. Tak, teraz wygrałem. Wygrałem tę partię. A jak mi ktoś za jakąś propozycję znowu złoży, to ja... To jest ładne, to jest ładne. Ciężko się zdecydować. A to nie można wejść do sklepu, kupić jednych butów, a nie przebierać, wiecie, 15 par. No też wolę jednak rasę konkretnie. Ale dobra, no nie ma sprawy. Wyślij, wyślij. Chętnie zobaczę. Jasne. Pozdrawiam żonę, a Joannę, Asię, Annę, Asię, ojej, Annę, przepraszam, Joannę. Dobra, niech będzie Asię. Pozdrawiam. To aż przyjemnie będzie wygrać z takim gemem. No zobaczymy, zobaczymy. Jasne, wygrać z arcymistrzem zawsze jest przyjemnie. O, to jest teoretyczna pozycja remisowa. No ale białe oczywiście w tym wypadku mogą sobie jeszcze próbować pograć. Nawet z Dawidem miałem jedną z takich końcówek, gdzie się broniłem, no i ten remis w końcu tam nastąpił. To niech sobie panowie jeszcze dograją. Topciu, przejrzę te partie, ja tam jestem na bieżąco. Co tam się dzieje w czołówce światowej? Oczywiście, jak jakaś ciekawsza partia wlatuje, no to jasne, że analizujemy, rzecz jasna. Gra jak Duda się uda. No pewnie. Słuchajcie, Janek, mimo że nie awansował, on naprawdę gra dobrze w szachy. Tam wiadomo, niektórzy mówią, o jak zły wynik, to Janek jest słaby, jak wygrywa z Carlsenem, to jest wspaniały. No, według mnie jest genialnym szachistą. Dyspozycja dnia, wiecie, to też. Też nie można kogoś od razu oceniać. Zróbcie ranking 2700. Tu trzeba na to zwrócić uwagę. No ale porównując do czołówki światowej, no to jeszcze troszeczkę pewnie mu brakuje, ale to jest troszeczkę, moi drodzy. Do czołówki światowej zdajecie sobie z tego sprawę? Czołówka światowa. Najlepszych szachistów na tym globie. Przecież trzeba bić brawa chłopakowi i go wspierać. Nepo z Carlsenem. No, to jest bardzo. Znaczy. To jest trudna odpowiedź, powiem szczerze. Dobra, pogadamy o tym później. O, słuchajcie, grałem już z tym zawodnikiem. No dobry jest, dobry, bo to jest azerski arcymistrz. No ja mam do nich szczęście. Mam do nich szczęście. Dzień dobry, Łukaszu. Dobra, lecimy. D4, D5, C4. I tutaj sobie zagram taki wariant. Czy ja go dobrze pamiętam? Goniec G5. Fajnie, jakbyś zagrał szybko E6, nie? Fajnie, nie fajnie. Nie pamiętam dokładnie. Dobra, F6. Zagrajmy tak. Skoczek jakoś dziwnie świruje mi tutaj. Dobra, E3 bronić trzeba. To tutaj zagra zapewne. Będę musiał wrócić. I może mi tego gońca trzasnąć. Ale już pozycja jest taka, zobaczcie, inna niż zawsze. Czy zagrać tu? To może być dobry pomysł, bo jak mnie zbije, to będę groził hetman H5. A już figurę mam w grze. Ok. Postraszmy skoczka. Tu grozi. Pytanie, czy po G6 nie można zbić na G6? To raczej jest trudne, żeby zbić. No właśnie, zagrał te G6. No ale bicie nie jest najlepsze według mnie. Skończmy rozwój. Za długo też nie mogę się tu zastanawiać nad tymi posunięciami. Wieża C1, ale jak już zrobi roszadę, to wtedy może trzasnąć. Aha, skoczek na E7 się poruszy wtedy. Oj, to wszystko bardzo stoi tak. Bić to czy nie bić? Oto jest pytanie. Skoczek, goniec, skoczek E7. No niestety tu nie będzie dobrze wtedy, jak to zbije. Jak tu by zagrać? Zagrajmy sobie G3 na spokojnie. Brońmy skoczka. Przeciwnik ma parę gońców. Jakoś trzeba tutaj zagrać. Właśnie, jak zagrać? Na pewno troszkę zaskoczyłem przeciwnika. Tak mi się wydaje. Tu A3, może B4. Takie proste ruchy spróbujmy. Chociaż taki ruch był też ciekawy, chyba. Ciekawy lub nie. Idziemy pionkami do przodu. Co tam będziemy się czaić i szczypać?
Okej, okay, skoczek tutaj zrobił nawrót. Tutaj. Może uderzmy tutaj jakieś takie plany. Wieża tu swobodna. Tak, to tak mi zagra. Dobra, będziemy wymuszać. Plan jest taki oczywiście. Bo jak B6, to goniec A6. Okej, okay, fajne są takie pozycyjne tutaj manewry. Tylko żeby mi z jakąś kontrą nie uderzył. Aha, zobaczcie, nie pozwala mi zagrać skoczkiem na A4. Spóźniłem się nieco. Więc idziemy sobie tak. A, na białym polu stawiam. Dobrze, ale to też może jakiś być plus w sumie tego wszystkiego. Mam nadzieję. Tak. Tu się na mnie czai. Skubaniutki. No niech się czai. Muszę wrócić. Czyli te G3 już było małym takim osłabieniem, można powiedzieć. Ciekawy jestem, czy to jest dobra moja pozycja. Ciężko powiedzieć. Jakoś tu może uderzyć mocniej. Otworzyć pozycję. Tutaj D4, punkt słaby. To jakaś przestrzeń. Dobra, on ma minutę, spokojnie, trochę więcej. Może tak nawet uderzyć i tam gdzieś wbić wtedy. To może być dobry pomysł. B6 zagramy za chwilę. Będziemy na skrzydle go męczyć. Dobra, on idzie tu. My idziemy tak. Bardzo szybki ruch. Jak zbije, to skoczkiem sobie wchodzimy. A jak przepcha, no to tak wchodzimy wtedy. Okej, okay, dobrze pomyślałem. Mam nadzieję. Wchodzimy tędy. Wymiana wież jest możliwa. Chyba jestem lepszy na skrzydle. Dobra, to zawsze można wymienić. No idziemy skoczkiem na C5. Okej. Co dalej? Pionem do góry podeprzemy. Jakieś poświęcenie w przyszłości na A6 może nastąpić, mam nadzieję. On też na pewno będzie się na mnie rzucał. Tak. To jest oczywiste. Tu niech się na mnie rzuca. Jakby mu. Jak tu może coś postraszymy gońcem. Dobra, już nie postraszymy. Skoczka poprawić. Okej, okay, muszę jakieś działania tutaj podjąć. Szybkie. Tak, do obrony. Może gońca nawet tu przerzucę w razie czego. Tak, pewnie jakieś lepsze ruchy można by było wykonać, ale nie widzę jakie. Tutaj i tak nawet przerzucić będzie można. Do obrony. Takiej myślę, że w miarę solidnej. Przerzucamy. Ten skoczek oczywiście był tam niezły, ale tutaj też będzie sobie dobrze radził, według mnie. Tak nawet mogę przerzucić. Dużo jest fajnych opcji. Tak, żeby zdążyć. Ha, tu zagram, tu dam mi szacha. Już się robią kłopoty. Tak, hetman broni, dobra. Okej, zamkniemy pozycję. Tu uciekam. Tak trochę niewygodnie się tutaj robi pod to związanie. Muszę wejść, niestety. Tutaj to tak zagramy. O, król ucieka. A piona mi skosił, skubany. Jedną wieżę wymienimy. Zapomniałem o tym pionku, on ma 6 sekund. Dobra, aj, szach jakiś jest. Dobra, ale jeden szach mi nic nie zrobi. Tutaj zaraz sobie zagram. Dobra, pionka zdejmuję. Taki szach, coś tam. Kontratak, moi drodzy, kontratak. Tutaj bijemy. Aha. Ile mam czasu? Jeszcze chwilę mam. Tak mogę zagrać. Dobra, tu na F5 wisi. Jeżeli skoczkiem zagra, od razu trzaskam. Niestety, nie wyszło po mojej myśli. Nie wiem, co się dzieje trochę. Powiem szczerze, tutaj coś wisi. O, mam cię. O, mam cię. Mam cię.
Mam cię, mój drogi arcymistrzu, no moi drodzy, no moi drodzy, znowu dwa z dwóch, no. Kurczę, Felek, gra się trochę, co? Nie no, zawsze się śmieję, zobaczcie, w tamtym tygodniu też zacząłem dwa z dwóch, a potem, wiecie jak to wyglądało, nie? No mam nadzieję, że już tego błędu nie popełnię, ale to był bardzo dobry arcymistrz, na pewno, już sprawdzamy gościa. Sprawdźcie proszę, jaki on ma. O, w ogóle on twitchował. On twitchował, sprawdźmy. Vasil Durar Bali. Ja z nim grałem w ogóle. Ja już z nim grałem, na pewno. Ale jest gość już. Dzień dobry. No tak, poszło, poszło. Azer pokonany, ale to już nie pierwszy Azer, ale fajnie. To jest takie spoko uczucie, słuchajcie. Tak, ja partię z arcymistrzami, jeżeli wygrywam, no to analizuję. Aż sobie sprawdzę. Gość tutaj na YouTube. Nie na YouTube, przepraszam, na Twitchu. Chwilka. Sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. Chwila, muszę go znaleźć. O, też streamuje na żywo. Już tam coś analizuje. Minki robi. Spoko. Słuchajcie, możecie go pozdrowić. Tu wam wrzucam link. Jeżeli macie ochotę wejść do niego tutaj na. Pogubił się. Tutaj jest stream u niego na żywo. Tak. No nie zawsze kocichowski są dobre, ale super. Jasne, jasne, wiem. Z doświadczenia spokojnie. Ja tu sobie obiecałem, że też nie będę się denerwował, jak będę przegrywał partię. Widzę, że go już followujecie, piszecie do niego, spoko. No tak, no to zawsze, wiecie, zawsze fajnie. Tutaj Szachuś twardo pograł. Już jest kolejna partia. Już jest kolejna partia. Mistrz międzynarodowy, jakiś młody Hindus. No dobra, lecimy swoje, lecimy ze swoim, spokojnie. G6. Dobra. No i tradycyjnie chyba D6. No zagram te C5, to co zawsze. Nie wybił. Ok. Teraz pytanie, jak grać dalej. Może gońca F5. Z taką opcją. Przepraszam, najmocniej. Tu jak wymieni, to będę stał czarnymi bardzo dobrze. Według mnie ta pozycja już jest bardzo dobra dla czarnych, jak się nie mylę. Okej. Okay. No i teraz cóż tu grać, moi drodzy? Zagram sobie jakieś sztuczne E5, A5, żeby tu próbować. Jeżeli tak zagra, to tu będziemy go męczyć może hetmanem. Dobra, on teraz broni tego gońca. Mimo wszystko idziemy po swoje, bo jak on skoczkiem gdziekolwiek ruszy, to ja zawsze gońca wymienię. Ten goniec zawsze mi tutaj szkód robi po tej diagonali. H1, A8. Idziemy A4 konsekwentnie. Łapiemy trochę przestrzeni na skrzydle w tym momencie. Ale ja bym takiej pozycji białymi nie chciał grać, powiem szczerze. Może się mylę. Teraz tak, wymienić raczej wymienię pierwszy. I tutaj, dobra. Okej, no wszedł, to idziemy tak, tu męczymy. Mam nadzieję, że niczego nie podstawię. Tu się trzyma. Wieża D7 raczej nic mi krzywdy tutaj nie zrobi. No właśnie, idzie tutaj, próbuję. Jakiś F6 mogę zawsze zagrać. Ale wydaje mi się, że zagram wieżą D8. Nawet do końcówki. Czuję, że to jest junior. Nie, może to nie jest junior. No tak, idzie na mnie, idzie na mnie. Chwilunia, jakby tu go. Chyba F6 sobie zagram, żeby mi nic tutaj nie weszło. I H6 też, żeby nie przeszkadzało.
Tutaj wymiana, to wymieniamy. Ok. Chyba tak trzeba zagrać. Ta pozycja mi się podoba. Bardzo mi się podoba. O, hetmana podstawił! Mam hetmana! Mamy hetmana! No słuchajcie, no. Cóż mogę powiedzieć? Coś tam klikał. No nie zgadzam się na remis, prawda? Nie mogę się zgodzić. No wybaczcie. Ta sama sytuacja. No sorry, no Winnetu. Nie mogę się zgodzić na remis. Nie mogę niestety się zgodzić na remis. Powiedzcie, o co chodzi. No dobrze chyba się zachowałem, prawda? No miskliki się zdarzają mi również. A on mi remis zrzuca, jak się pomylił. No tak nie może chyba, nie można się chyba zachowywać, prawda? Żebym tylko ja teraz tutaj, wiecie, nie pokiełbasił. Zbiję tu, on tu, ja tu, on hetmana, ja dorabiam. Będzie taka wymiana, bo tu i tu. A powiedzmy... Chwila. Chwila. Tak, powiedzmy, zagramy. No dlaczego on znowu pisze, że zgadzać się na remis? No nie mogę się zgodzić na remis. No to jest nie fair. Znowu klika mi tutaj, że propozycję remisu wrzuca. No, 3 na 3, moi drodzy. Cóż mogę powiedzieć? Dobry jestem. Nie, no oczywiście tutaj mi skliknął, tak? Nie śmieję się z tego, że mi skliknął. Ale sprawdźmy debiut. W ogóle jak to wyglądało. No mi skliknął, no to co? No to co ja mam zrobić? No. Zawsze to są takie dla mnie ciężkie sytuacje, tak już na poważnie mówiąc, że nie wiem jak się zachować. No ale kurczę, no wiecie, no nie mogę tak, no. No, nie, mi skliknął, trudno. No tak, takie prawo w internecie, tak? Mi też się zdarza przecież. Dobra, sprawdźmy tutaj debiut. Powiem wam, że tu debiut mi się chyba bardzo podobał i wyszło to bardzo dobrze. Zobaczcie, nawet już komputer w tym momencie B3 ocenia słabo, jakieś D5 pokazuje, ale to już trzeba znać warianty. Ja mam zasadę, że nigdy nie akceptuję remisu w takiej sytuacji, ale jak ja podstawię, to również nie proszę. No tak, no. Aha. Jeszcze 4,5 po robocie. No w takim tempie, słuchajcie. No fajnie, no 3 na 3 jest dobrze. Tutaj skoczek E4. Mi się ta pozycja bardzo podoba. A, on tu skoczkiem powinien odejść i trzymać się. To są ważne ruchy. Ale on wybił i ta pozycja wydaje mi się, że jest dobra dla czarnych. No taka równa i ciut lepsza. Według silnika. Dobra, D5 każe grać. A ja sobie A5 zagrałem. Też dobry ruch, jak widać. Dalej sobie A4 poszło, wybicie, no jestem ciekawy, wybicie, DC, wszystko w porządku, hetman B6, skocz H4, wszystko normalnie, wieża, tu już z doświadczenia wiem, że F6 trzeba by było zagrać, więc poszło, dobra, tak, bicie, no już lepsza czarnych, zobaczcie, dużo lepsza, król wybił. Skoczek E5 pokazuje, też bardzo ciekawy ruch, bo hetman wchodzi na C6 i tu jeszcze grozi. No tak, taktyki dużo, ale królem zagrałem bezpiecznie, mam nadzieję. No tu podstawił, wiadomo, ale komputer ocenia jako przewagę czarnych, więc dobrze tutaj wyliczyłem, że jest ok. Aurelik, myślę, że tu się z tobą zgodzę. Hikaru dzisiaj nie ma niestety, Jarosławie. Witam cię, Czacha. Mój rekord 7 na 11, ale też 7 na 10 było kiedyś. Dzięki, Florku. Przejrzę maila. No turniej na pieniądze, ale to wiecie, to ja tu nie gram o pieniądze akurat. No i przeciwnik podstawił. Tutaj zobaczcie, błąd popełnił albo prezent. Bicie. Tak, wieża. I hetman B4 jeszcze zagrałem, czyli ten dokładny ruch. Mimo wszystko wygrany. Dobra, nie ma się co za bardzo cieszyć. 3 na 3 to jest zawsze fajny wynik na początku, ale wiecie, że prawdziwego faceta zawsze poznajemy po tym, jak nie zaczyna, że tak się wyrażę. No, bez spinki? No gram bez spinki, to prawda.
No nie chciałbym zapeszać, ale ostatnio sobie trochę grałem, ćwiczyłem, nawet sobie wykupiłem pewnego rodzaju kursy, żeby się poduczyć, coś tam patrzyłem, wiecie, to też troszkę mentalnie człowieka może nakręcać, polecam. Z Hikaru ładnie zagrał. Widziałem początek. Myślę, że całkiem ciekawie. 3 na 3, tak, 3 na 3. Jeszcze nigdy nie miałem 4 na 4, więc tutaj może taki rekordzik byśmy trzasnęli, słuchajcie. Byłoby fajnie. Ja tu gdzieś muszę zdjęcie zrobić, jak mam 3 na 3, chociaż jeszcze jestem daleko. O, na 30 miejscu to zdjęcie muszę pyknąć, słuchajcie. I na ścianę. Partie jakieś trwają oczywiście. No teraz mnie czekają zawodnicy już chyba z najwyższej półki. Nie uzyskałem rekompensaty za poświęcenie Hetmana. To współczuję Czachalubi, bo u nas fryzjerzy już działają. Zobaczymy. Z Carsenem plus 3 tylko, później wieża. Tak, z Carsenem była świetna partia, słuchajcie, tak, wrzuciłem ją na YouTube. Wrzuciłem. Świetna partia, świetna, świetna, świetna. Tu się zgadzam. Czy ktoś z Polaków jeszcze gra ten turniej, moi drodzy? Szparu zawsze grał ten turniej, nie wiem, czy on streamuje. Chyba nie streamuje. Siemka, Michale. No ale mam nadzieję, że ten, wiecie, te wszystkie zakazy już powoli miną i to się zacznie normować nawet w najgorszych rejonach w tym momencie. Więc trzymam kciuki za to, żeby to się wyprostowało. No dobrze, dobrze, dobrze. Mamy trzy punkciki, bardzo soczyste zresztą. Tak, 3 na 3, jest dobrze. Czy oni coś na czacie tutaj piszą? Chyba nie. Nie można tak proponować remisów, też bez przesady, słuchajcie. Kto mi sprawdzi tego arcymistrza, z którym grałem, moi drodzy? Jaki on miał ranking? Ja sobie go i tak potem sprawdzę, oczywiście. Kozok streamuje. Jana. Na jakim elemencie według ciebie skupić swoją naukę na poziomie około 2000 na liczy? Z debiuty, taktyki, czy po prostu dużo grać? Na pewno już. Taktyka to zawsze musi iść w parze. 2606. O, dzięki, Kuba. Taktyka to zawsze. To trzeba regularnie robić, na pewno. Ale możesz zwrócić już troszeczkę uwagę na debiuty, mimo wszystko. I jak popatrzysz sobie trochę, poanalizujesz partie klasyczne, niekoniecznie ze swoich debiutów, to też jest na pewno ci pomoże. O, to nie zaszkodzi, na pewno pomoże. Więc tu bym się skupił na debiutach troszeczkę, na partiach klasyków. No i taktykę czesał regularnie sobie. Kolejny, ale szkoda, że nie arcymistrz. No ale Kozak, 2829, Kazachstan. Okej, moi drodzy, lecimy. Zapamiętam nie do końca życia, no to będzie się bał następnym razem. E4, C5, tak dzisiaj jeszcze nie grali. Klasycznie, C3, nie będzie klasycznie. Dobra, tutaj też muszę trochę podszlifować sobie debiut, ale co nieco tam... Wiem, jak to mniej więcej grywać. Dobra, tutaj, tutaj, tak. Okej. Okay. No tutaj gramy goniec D7 oczywiście od razu. Wyprowadzimy go, żeby go od razu spróbować wymienić. Jak powiedziałem, tak chyba zrobię. Czy zostawić? Nie, zostawimy jeszcze. Zawsze zdążę. Ten goniec już nie stoi na C1, więc jest duży plus. Tu, 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 tu. Nie zdobywam jakiegoś materiału. Ja nie chciałbym się przeliczyć. Tutaj bicie. Aha, bo zawsze szacha dostaje tutaj gońcem. No to się przeliczyłem. Ale ja chyba muszę tak zrobić. Po prostu wrócić. Problemy debiutowe. No mam nadzieję, że jakoś się rozwiąże po hetman C8.
Znaczy tak, tu jest w materiale równo w tym momencie. Wrócił i gram tak, żeby szybko roszadę zrobić. Wieża D1, to ja zrobię szybko roszadę i chyba niczego nie tracę. Aha, będzie mi cisnął tutaj, dobra. Wieże mi łapie, skubaniutki. No muszę tak, już wolę czarnopolowego gońca chwycić, aniżeli miałbym ich chwycić białopolowym gońcem. No tak, no tutaj jest zrozumiałe. Zrozumiałe. Tak jeszcze mogę zagrać, ale to nic nie da chyba. Tak. Dobra, czasu mniej, jakość mniej, nie jest dobrze. Muszę wrócić. No to tutaj ewidentnie troszeczkę w debiucie mnie oszukał, ale w zasadzie sam siebie ograłem w debiucie. No taka pozycja, że nawet kontry żadnej nie mam. A, bez sensu, tu już G6 lepiej było wrzucić. Okej, okay, chyba gońcem. G6, goń, król G7, ale tak, tu muszę uważać jeszcze na strzał na D5, wieża nie gra. Może być ciężko, nawet bardzo, ale będziemy próbowali. Tutaj. Coś próbuję, tak i tak spróbujemy. Aha, tu jeszcze. Znaczy wieża B8. Dobra, chwilunia. Moją jedyną nadzieją jest to, że są różnobarwne gońce. Że ten goniec jest jednak jakiś tam, jakąś aktywność ma, ale to tak się łatwo mówi. Skoczek F4 też istnieje. Jakieś tutaj opcje. Na pewno na wymianę hetmanów będzie mógł próbować. Chociaż nie będzie mógł, bo goniec G5 na końcu jest. No, nie jest tak łatwo chyba to grać biały mimo wszystko. To przewaga piona na skrzydle to też jest duży plus dla niego. Bo jakby nie miał piona na skrzydle, to w ogóle chyba czarnymi tutaj w miarę spokojnie można stać. Dobra, poszedł tędy, idziemy królem. Jakieś ataki będzie chciał pewnie uskuteczniać. Wieża C4, bardzo sprytne zagranie. Muszę tak zagrać. Okej. No tutaj wrzućmy. Goniec zawsze broni, a wieża już tam gdzieś gra. Na pewno gdzieś tu będzie mnie manewrował. Tutaj. No z powrotem. Po czarnych polach. Tutaj i tutaj będzie opcja, słuchajcie. Teraz. O. Hop z powrotem. Taka opcja grozi teraz. Tu. Mogę chyba tu zagrać. Mogę chyba tu zagrać teraz, bo skoczek C3, bicie, to tutaj mam, zdobywam hetmana, a jak wieża bije, bije tam i wyrównuje. Skoczek C3. Mamy go, mamy go. Znaczy wyrównałem w sensie materiał. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Wyrównałem materiał i jeszcze moja pozycja według mnie jest przyjemniejsza, bo król jest bezpieczniejszy. Nieco, nieco. To jest blisko remisu oczywiście, ale taktyka, która go tutaj nieco chyba wybiła z rytmu, mam nadzieję. Czas lepszy, to prawda, troszeczkę. Dobra. Aj, tutaj jeszcze miał. Tego nie widziałem. Ale zaraz, zbiję tutaj wieża D2. Czy zachować skoczka jeszcze jakieś, żeby więcej było figur do gry? Zbije gońca, wieża D2, wieża F1. Nie, zostawię tego skoczka, żeby jeszcze trochę gry było. A myślałem, że ja coś tutaj zdobywam. Coś mi się tutaj jednak. A zobaczcie, twardo chce mi tego skoczka wymienić. Ja się mu nie dziwię, bo ten skoczek jest dosyć dobrą figurą. Tutaj. No będę musiał. Właśnie ten skoczek tutaj będzie musiał zagrać i wymienić mimo wszystko. No
No dobra, wymienimy go. Nie mam wyjścia. Ok. Hop, tutaj na pionka. Tu coś istniało. Tam już coś istniało, słuchajcie. I tam wieża D1? Wieża B1 musi zagrać. Dobra. Gdzieś tam próbujemy męczyć, ale to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, niestety. Nie widzę co grać, niestety. Niestety czasówka się robi. Ojej, tu mi idzie pionek. Nieciekawie. No to mi pionek zawędrował. Jest ciężko już. Już jest ciężko. A, i wymienia mi hetmany. Kurczę. Szkoda. Dobra, to jest wtopa. Szkoda, moi drodzy, bo kurczę, fajna partia była mimo wszystko. Potem się fajnie to układało. Aż sobie teraz szybko zobaczę. Szkoda, szkoda, bo już czułem, że nie jest źle. Nie jest źle. I już patrzę, jak to wyglądało. No, sobie zdaję sprawę, że tutaj w debiucie niestety pograłem trochę słabo. Ale ja lubię takie pozycje. Tu może wymiana była zła. No tak, wymiana tutaj gońca za skoczkę była zła. No dobra, ale poszło. On tutaj stał dobrze. Goniec E3 tam rozwojowo stał świetnie. Tutaj, no wiadomo, tu już straciłem jakość. Tam troszeczkę wyszedłem. Tu już są ruchy nadal złe, ale teraz mnie ciekawi, czy ta sytuacja za chwilę się, przepraszam, emocji nie odwraca. No właśnie. Skoczek C3, ale zaraz tak było tak samo. I skoczek C3. Zobaczcie, już ta przewaga białych stopniała. Było blisko, no. Było bardzo blisko. I teraz wieża E1. Teraz coś mocnego zagrać. A, wieża D1! Wieża D1, macie rację. Tego ruchu nie widziałem, ale bardzo sprytne posunięcie. Zobaczcie, wieża D1, jeżeli bije, to skoczek na E2. Wprawdzie, no tam nie wiem, król F1, to jest remisowa, dwie wieże. No tak, to technicznie ciężka sprawa dla czarnych. No ale ta wersja już chyba lepsza niż to, co było, prawda? Ale sprytne posunięcie. No, w klasyku bym zobaczyłbym w klasyku taki ruch bez problemu. To wiecie, też jest czasówka. Coś lepszego może było skoczek B1 jednak, słuchajcie. Skoczek B1 też rozpatrywałem i wieża D2. I wieża F1 by musiała zagrać i tutaj. No i pionka bym wziął. Król H1. A nawet nie. Komputer podpowiada, żeby grać E5, mieć silnego gońca. No to ta wersja jest lepsza niż to, co grałem oczywiście. No dobra, ale to trudno. Wyszedł uczciwie tutaj chłopak, więc... No 3-3-1. 3 z 4, moi drodzy. No i tak, tak, jestem zadowolony mimo wszystko, bo w miarę dobrze mi się gra, póki co odpukać. Silni przeciwnicy, punktów dużo, partie nie najgorsze, więc to napawa optymizmem. Więc jest spoko, 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 wszystko dobrze. Tutaj pamiętam, znaczy przypominam, że obiecałem sobie nie denerwować się po porażkach i słowa dotrzymam, mam nadzieję. No to jest ważny element u szachisty, żeby się nie denerwować. Oczywiście czasem złość sportowa bywa, ale to trzeba już zapomnieć o partii. Sobie jakoś tam uświadomić pewnie, że fajnie, fajnie grałeś mimo straty punktu. Zresztą jest to turniej o tak zwaną pietruchę, przynajmniej dla mnie. Wiadomo, że tu ludzie walczą o hajs, ci najlepsi, ale ja nie. Więc mam tutaj pełen luzik. Jeden ruch zaważył. No tak, Mucha, masz rację, możliwe. Witam cię, Smoku, witam cię serdecznie. Smoku, ty nam wyrastasz tutaj na najlepszego
moderatora szachowego w naszym kraju. Tak słyszałem coś. Wczoraj też troszeczkę streama oglądałem na Polskim Związku Szachowym. Brawa, brawa, tym bardziej mnie zaszczyt kopnął, że jesteś u mnie. No dobra, moi drodzy, jest dobrze. 3 na 4. Teraz była porażka. Oczywiście w tym momencie nadal mi dokoptuje jakiegoś silnego zawodnika. Jest to wielce prawdopodobne. Ale to dobrze. Takich chcemy. Jeszcze raz w debiucie tutaj sobie zobaczę. Bo teraz tak, ta pozycja jest na pewno dla czarnych nie najgorsza, no bo ten goniec wyszedł. Z reguły gońca ma się na C8. Ten goniec wyszedł. I jak tutaj grać? Może po prostu wybić skoczek C4. No jasne, wymiana hetmanów i gra figurowa mi to bardzo odpowiada. Bajerować to ja, a nie mnie. Nie, żaden bajer. Tutaj mówię całkiem poważnie. Jakie turnieje będę grał, pytacie. Wybieram się do Łazów pod koniec czerwca, lecz wcześniej będę grał jeszcze w Poroninie, za niecały miesiąc. Aha, bo wakacje pytasz. No, później planuję Warszawę, Suwałki i może do Ustronia jeszcze się uda pojechać w sierpniu. Jest Żigałko? No, Żigałko gra, ale Żigałko ma 4 na 4, więc będzie ciężko się z nim spotkać. Chyba że wygram, on przegra i się spotkamy. Jest szansa oczywiście. Dobra. Dobra, czekamy na kolejnego przeciwnika. Piękny początek. Ale to też troszeczkę zasłużenie. Zobaczcie, bo przeciwnik w trzeciej partii nam podstawił hetmana. Więc jakaś karma tutaj wyszła w tym momencie. Chociaż nie, nie ma co tak mówić. Trzeba naparzać każdą partię najsilniej tylko jak możemy. A to, że przeciwnicy misklikują, to myślę, że nie nasza wina. Dzień dobry, Bartek. Witam cię serdecznie. Tak, tutaj po czterech rundach jest krótka przerwa, więc jeszcze chwila. Okno, 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 żeby się nie przeziębić. No, okno tutaj otwarte, no. Otwarte. Lepiej mieć troszkę chłodniej chyba niż za ciepło. Przynajmniej się mózg nie przegrzewa. No osobiście się nie poznaliśmy, ale znam. No tak raz telefonowałem. Wiecie, szachiści z reguły się tak znają z widzenia, a nie wszyscy, że tak powiem, są na stopie tak cześć, cześć, co tam słychać, prawda? A to też wynika pewnie z tego, że za rzadko na turniejach może się spotykaliśmy. Ale grałem dwa razy partie szybkie, więc znam, można powiedzieć w ten sposób. Słowa piosenki. Co sądzę o grze Dubowa? Wiele razy już na swoich analizach mówiłem o Dubowie, że wielce kreatywny zawodnik, wielce naprawdę, jeszcze młody człowiek. Z ogromnym potencjałem. Za tytuł National Master w internecie nie płaciłem. Za mistrza, każdą kategorię chyba trzeba opłacać, nawet kandydata na mistrza w Polskim Związku Szachowym. Mistrza krajowego chyba opłacałem, bo trzeba było opłacić. Chyba tak, nie pamiętam, dawno temu to było. Czy Nepo ma szansę wygrać z Carlsenem? No to jest już pytanie, które się powtórzyło. Jest to pytanie łatwe. Odpowiedź jest w miarę trudna. Korzystny bilans ma na pewno Nepo z Carlsenem. Ciężko powiedzieć. Oni ze sobą partii klasycznych nie wiem ile grali. Chyba niedużo. Więc o, dzięki za subskrypcję. Tu mi powiadomienie nie wyskakuje z głosem. Ale coś widziałem. Dzięki Soul. Witam. Dziękuję bardzo. Mateusz, piszesz, że Dubow zna wszystkie partie? Nie dziwię się. Dla arcymistrza nie jest to, myślę, że trudne. No jest na plusie z Carlsenem, ale to nie znaczy, wiecie, mecz o Mistrzostwo Świata rządzi się swoimi prawami i trzeba brać zawsze na to poprawkę. Tu może być naprawdę różnie, bardzo różnie. To już zawodnicy teraz, Nepo na pewno się będzie
cały czas poświęcał na przygotowanie do meczu, to jestem przekonany, tam sztab ludzi i tak dalej. No wiecie, Rosjanin. A Rosja, wiecie, jakie ma do szachów podejście. Za wszelką cenę. Jak Kariakin grał z... Dobra, to wrócimy do tematu, moi drodzy. Gramy sobie tutaj z IM-em. Dużo IM-ów dzisiaj, świetnie. Na IM-a nie mam żadnej normy, niestety. Ale było blisko. Raz, a drugi raz teoretycznie bym zdobył, ale nie było wymaganej liczby zawodników. Dobra, znowu ten sam wariant sobie zagram. Bardzo mi się spodobał. Goniec G5. Zobaczymy reakcję. Ok, poszło H6, więc sobie gramy spokojnie. Tak, wymuszamy taki ruch. Sobie uciekniemy. No ale jak skoczek ruszy, to go oczywiście tutaj trzaskamy. Tu hetman B6 się gra, tak. Skoczek, hetman bije. Tutaj trzeba znać teorię, ale chyba tak. Ja muszę sobie przypomnieć. Dobra, i chyba hetman C2. Nie, zaraz, moment. Żebym miał czegoś tutaj nie pokrzaczył. Nie wiem, jak grać. Gram hetman D2, nie, bo nie wiem, jak grać. Zapomniałem. Zagram normalnie później. Wymiana gońców jest proponowana. No dobrze. Ok, goniec D3. Jak skoczek B4, to goniec B1. Zawsze chyba przepędzę skoczka i wrócę do samego miejsca. A jak skoczek tutaj, to zawsze jest trzaśnięcie. Dobra, roszada. No i taka pozycyjka równa w miarę, myślę. Czekajcie, tu i tu. Myślę, że wieża C1. Ok. Zagrajmy skoczkiem na 4. Przeciwnik proponuje wymianę hetmanów. Zgoda. Skoczek C5. Jak zagra tak, to ja sobie planuję tutaj. Ten skoczek może trochę szkód narobić, mam nadzieję. Zawsze mogę wrócić, pamiętajmy o tym, że tutaj też jest opcja. I teraz tutaj mi się wydaje, że mogę zagrać. Ale czy ja chcę tego gońca brać, nie? Strasznie ciekawe tutaj. Czy skoczek tam karierę zrobi? Mogę osłabić tutaj punkt. Jest tutaj. Pchać się tam tym gońcem. No pchać. I A4. I chyba będziemy tutaj przeciwnika nieco trzymać. Co wy na to? Ograniczać go. Ograniczać. Jeszcze jakby mi się udało zdwoić wieżę. Nie chcę zbijać, bo ten skoczek może szkód trochę narobić. Jak taki ruch zagra, to zawsze mam A5. Ewentualnie wymiana. Tutaj wymiana. Jakiś pionek wisi. No, może B5 może jest dobre, ale też mogę to zostawić w spokoju. Mam nadzieję, że się tymi figurami nie zaplączę tutaj. Dobra, ja muszę też patrzeć na czas, żeby nie mieć tutaj problemu z czasem. Pytanie, czy... on na pewno B5 rozważa. Dobra, B5, A5. B5, A5 chyba. Aha, chce mi wymienić tutaj. Ok. Chodźmy skoczkiem. W powrót. No chcę zdwoić tę wieżę. Zdążę to zrobić. Jeżeli F6, to ja mam bicie. Jeżeli zbiję tutaj, zbiję i wieża C7. Mam go, poczekajcie, chyba go mam. Znaczy pionka przynajmniej. Tutaj. Chwila, bije na E6, on mi bije tu, ja biję tam, on musi odbić wieża C7. A nie, bo skoczek broni na B7, co ja gadam. Więc nie mogę. Ale spoko. Teraz pytanie, no skoczek F3 chyba. Dobra, zdwajam wieżę.
Spryciula, spryciula. Tutaj, jak zbiję skoczkiem, to ja chyba zbiję pionkiem, żeby było ciekawie. Tylko, żebym nie przesadził. To jest też odpowiedzialne posunięcie. Chociaż nie, gońcem zbiję przecież i wejdę na C7. Walczymy o punkt C7. Ile mam czasu? Minuta do minuty. Zbijam gońcem, nie psujemy struktury. Zbijam gońcem. Wieża C7. Aha, wieża C8, tak po prostu. I mnie wymienia wszystko. No tak, wszystko wymienia. Czekajcie, jeszcze taki ruch będę miał. Wieża C8. Tutaj, żeby tak go przytrzymać. Chociaż nie, no królem chyba trzeba będzie zasuwać o jedno pole. Królem zasuwamy, żeby nie było matów. Może coś tam było lepszego. Skoczek jest wyłączony z gry, niestety. Dobra, przesuwamy się królem. Dobra, poszła wymiana. A, wieża na D7, dobra. Zgoda. No, wracam, wracam. Okej, tam się przesuniemy. No, chcę wymienić wieżę. No, nie mogę na to pozwolić. Figur trochę trzeba zostawić. Królem podejdziemy. I G4. Będziemy próbować tam coś cisnąć. Okej, tutaj chce mnie tak, to ja sobie cofnę lekko. Przerzut skoczka tutaj, tutaj, tutaj. Przerzucić figury należy. Wybitka. Skoczek wybił. Sprytnie. No dobra, hop. Tak. Tak. No mam na białym polu oczywiście figurę. Nie jest to zbyt komfortowa dla mnie sytuacja. Skoczek mój nie gra, no właśnie. Dobra, wymiana, wymiana. I czy wymiana wież będzie dobra? Nie wiem, już to zrobiłem. Ryzykować, nie ryzykować. Tutaj, tutaj. No ryzykować, no trudno, najwyżej przegram. No cóż ja mogę tutaj powiedzieć? Ojejku, zapomniałem, że może mi zbić pionka. Kompletnie o tym zapomniałem, słuchajcie. O, niestety. Ciężkich tutaj, ciężkie decyzje. Kurczę, blade. Złapał mnie. Ajajajajaj. Złapał mnie, moi drodzy. Szkoda, bo czuję, że miałem go. No jeszcze trochę się pomęczę. Czyli mam nadzieję, że on się pomęczy. Nie damy mu tak łatwo. O, już będzie zaraz po mnie. Ale można sobie pograć, oczywiście. Oj. Czas mi spadnie. Dobra, to i tak była przegrana. Kurczę, szkoda, wiecie? Szkoda, bo dobra partia była. Bardzo dobra partia. Oczywiście ja zaryzykowałem. Remis miałem tam w kieszeni. Jestem przekonany. I w ogóle cisnąłem gościa cały czas. Z tego jestem zadowolony i nie żałuję. Powiem wam.
To, że mało punktów, znaczy mało, no to, że teraz porażka druga z rzędu, to mało istotne, naprawdę. Jestem zadowolony. Jestem zadowolony. Tutaj, no gościa po prostu technicznie cisnąłem, no gdzieś tam nie docisnąłem i wyszło. Sprawdźmy, sprawdźmy, bo jestem bardzo ciekawy tutaj. No dobra, te ruchy tak troszkę szybciej przewinę. Tutaj wydaje mi się, że inicjatywka jakaś mała. Skoczek C5, B6. No dobra, skoczek A6, wszystko w porządku, tu się przerzucił. Skoczek C7, dobra, zobaczcie, przewaga białych się zrobiła. No i tak, dobra, już nie teraz. I znowu IM, kolejny IM, moi drodzy. I to jakieś 2700, gość. No lecimy, lecimy. Dobra, go. Dobrze byłoby się przełamać, powiem szczerze. No H4, zobaczcie jak grają, nie? Jak grają H4, to my uderzymy sobie w centrum C5. Jak oni na skrzydle, to my w centrum. Pozwolimy mu tu zagrać H5, moi drodzy. Myśli, że gra z frajerem. Jeszcze chyba źle myśli. No my rozwijamy figury w swoim stylu. Są to też moje pozycje, więc mniej więcej się orientuję. Tu się gra oczywiście też na czujka z mojej strony. No roszadę zrobię jak najbardziej, nie boimy się tego. E4. D6. Tu mi pójdzie. No dobra, zagram E6. Muszę tak grać. Też można było H5 spróbować. Jak tu tutaj w ogóle może zbić. Też są ciekawe opcje. Bra, uciekaj. Tutaj te H4 może być stratą tempa. Tak mi się wydaje. To jest też dobre po biciu. Ja oczywiście biję, on mi bije tutaj. To super pozycja jest dla czarnych. Wybicie oczywiste i wieża E8 tutaj związujemy przeciwnika. I H4 teraz jest pozbawione kompletnie sensu. Tak uważam. Dobra, goniec G4, wyprowadźmy figury. Król F1 miskliknął, albo specjalnie tak zagrał. Teraz tak, skoczek, 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 skoczek. Tak. Dobra, zagrajmy H5. Wieża, skoczek. Gdzie on się tu ładuje? Chce mi wymienić gońce. Może to na moich zasadach zrobimy. Tak. Będę musiał wieżę wymienić. Tutaj zbić, dobra. Wymieniamy. Tak. I teraz tak, jak F3, to chyba hetman wejdzie. Jak mi zbije tu, to ja zbiję, on mi skoczka, szach, tu wisi. Powinno być dobrze. Powinno być dobrze. Teraz poszło tutaj, no taki ruch mam oczywiście. Skoczek E5. Tu bicie, to tu bicie. Szybki ruch taki musi być oczywiście, albo hetmanem. Tymi figurami trochę wszedł. No dobra, zbił to, co uważałem. Aha, tutaj, tutaj, tutaj. Poczekajcie, a jakbym zagrał tak? Ciężka sytuacja. Tu. Dobra, główne założenie było takie, więc bijemy, broniąc. I na D5 będzie skoczek mu się mógł rozegrać. Oczywiście ja widzę, że tu jest bicie, tak, jestem tego świadomy. Tutaj mogę wtedy zagrać. Wieża na E8 wchodzi. No król nie ma roszady, więc to jest dla mnie duży plus. I trzeba było to jakoś spróbować wykorzystać. Spora taktyki, mało czasu. Dobra, idziemy tak. Chyba wszystko się broni. Atakujemy gońca, wieża zaraz wchodzi na E8. Tutaj, okej. Okay. Tak, ale tutaj się dzieje.
Dzieje się sporo. Mam nadzieję, że nie podstawię. Tutaj gramy. Jak zbije mi tu, zbijam tam. Grożę matem, wezmę tutaj. Tak, grożę matem i biorę tu. On mi wymienia, wszystko wymienimy. Ja będę trochę lepszy chyba w rozwoju w tej całej konfiguracji. Nie, on skoczkiem może odejść. A tego nie przewidziałem. Tak. Coś tam będziemy go straszyć, no. Aha, tu jeszcze może. Kurczę, to chyba podstawiłem figurę, na to wygląda. No właśnie. Chyba podstawka, nie policzyłem dokładnie. Ajajaj, szkoda, że nie policzyłem dokładnie. Kurczę, blade. No dobra, szach, bo muszę. Szach, bo muszę. Tak, tutaj coś, kurczę, blade. Ciężko, ciężko, słuchajcie, nie doliczyłem się dobrze. Niestety. Cóż, ja biedny żuczek mogę zrobić? O rety, ale mnie kosi. Nic tu nie mam. Kompletnie. Trochę jestem zły teraz na siebie, powiem wam szczerze. Dwie figury mniej. I żadnych kontrszans. A, tu jest mat, dobra. Szkoda. Trzy jaja z rzędu. Boli. No to teraz boli, bo w debiucie według mnie powinienem wygrać szybko. Już pokazuję, moi drodzy. A te H4 to głupota była. Na pewno jakiś był konkret Kuba, na pewno. Ja w ogóle przedobrzyłem tam z oddaniem tej figury. Oczywiście można było grać prościej. Jak się zamyśliłem, to już wiecie, jak to się kończy. No i zobaczcie, bardzo dobra pozycja czarnych po 9 posunięciach. W ogóle masakra. Czy wiesz co, smoku, mi zależy generalnie na dobrej grze. No, jak nie wyszło, to nie wyszło, ale przynajmniej tutaj wykorzystałem ten według mnie słaby ruch H4. Mam nadzieję, że dobrze. No, goniec G4, tu król F1 w ogóle chyba mi skliknął, tak mi się wydaje. No i nawet tego nie wykorzystam. Jeszcze w ogóle, słuchajcie, takie ruchy typu skoczek H5, nie? No przecież to są moje posunięcia. Skoczek E4 tutaj, no ale mi się chciało figury wyprowadzać. Aha! Skoczek E4 pokazuje. Sprytne. H5, tak. Sprawdźmy, czy tam był jakiś konkrecik. No tutaj tymi figurami trochę wszedł. Aha! No można było... No to jest dobra na pewno czarnych. Jest gierka. Skoczek E4. Dobra, a goniec E5 w ogóle, żeby było śmiesznie, pokazuje. Żeby w ten sposób grać. Tutaj. I skoczek C5, zobaczcie. Na pewno błąd. O, oczywiście, że błąd. Skoczek C4. Ok. Skoczek zbił. I co teraz? Trzeba być teraz Carlsenem, żeby tutaj dobrze zagrać. Hetman D7. Takie subtelne posunięcie, gdyż skoczek nie ma ucieczki. Tu grozimy takim ruchem, że z szachem odbijamy na D6 na przykład. No tak, no tak. A ja hetman E6, co też jest dobre. I teraz zagrałem źle. Wieża E8 przegrywa. Zobaczcie, no, czyli ta wieża E8 przegrywa. Hetman B2 było dobre, jak było widać. Hetman B2, hetman C4. Można było dać szacha. Goniec. C1 i hetman B7.
No tak, to samo, to co myślałem, tylko że bez wieży na E8. No i spoko gierka, no. Tu by byłam, sobie za chwilkę wziął pionka. No ale mimo wszystko, słuchajcie, jestem zadowolony z tej pozycji. Z tej partii, jestem zadowolony. No, 3 z 3, 3 z 6 bywa. Ale no, wiecie, szachista zrozumie szachistę. Mam nadzieję, że wy mnie rozumiecie, bo no tak sobie tutaj to tłumaczę. Przynajmniej oprócz jednej partii, z tych 6 partii, jestem zadowolony. Naprawdę jestem zadowolony. Nie wiem, kiedy mecz z Dawidem. Musimy się umówić. No dobra, lecimy z kolejnym przeciwnikiem. Finlandia. Coś mi się tu powiększyło. Dobra, D4. Skoczek F6. Dzięki Jaro za wyrozumiałość. No dobra. Obrona królewsko-indyjska grzecznościowa, czy Pirc. No Pirca zagramy. E4 to G5 dostanie. Od razu i tak gram G5. Skoczek tu zbije. Jakieś postraszymy. F5, jeszcze roszada jest w zanadrzu. Oczywiście na H4 musimy uważać. E6 może w sumie z takim planem. Pan C2. Białe myślę też lubią, tak, lubią taką pozycję. Tak, gram w szachy dosyć długo, od 5 roku życia. Prowokacja do D5, nie? Czy co? I sprowokował mnie. Tylko najpierw trzasnę tutaj. Tutaj. Tu grozi bicie na G5 teraz. Nieprzyjemne posunięcie, ale chyba wrzucę mu taki ruch F5 i zapcham tutaj po prostu. Skoczek E5 jeszcze jest nieprzyjemny, a to zaraz może się uda skoczkiem zagrać. No nie, może nie za bardzo tym z pionkiem jednak zagrałem, ale poszło. Trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Na pewno dla przeciwnika pozycja też jest, mam nadzieję, w miarę, której nie będzie w stanie ogarnąć. No ale się zamyślił, to F5 zadziałało w takim razie, jak się troszkę zamyślił. No jeden skoczek tu wejdzie, no wszedł już tym skoczkiem, wszedł tym skoczkiem. Próbujmy wymienić. F4 to zbijemy zwyczajnie, bo nie będzie wyjścia. Zapomniałem o tym posunięciu, że istnieje. Idziemy ostro. Zapomniałem o skoczek F3. No ale jak zagra skoczkiem, to ja wybiję i mogę mieć problemy. Goniec silny. Znaczy jego skoczek tu jest bardzo silny. Jednak puściłem to pole niepotrzebnie, jak widać. Zbijmy najpierw tutaj na D4. Dobra. Chodzi o to, że tu mi będzie wisiał. No ale mam wyjście. Muszę chyba zbić. Z planem hetman B6 z obroną tego punktu, rzecz jasna. Taka trochę kamienna ściana. Pionki. Dobra, to wszystko widzę, mam nadzieję. Hetman, bronię. I za chwilę tak będę chciał zagrać. Ten pionek może stać się później słabością, mam nadzieję. Tak. Chciałbym to wymienić, a jeżeli nie wymieni, to zagram E6. Dobra, troszeczkę już mi lepiej. Ale się rzuca, ptaszek. Ale się rzuca.
Też muszę się tam rzucić coś na przeciwnika. Zapchać czy nie zapchać? Tak, z takim planem. No, ale może mieć przyjemniejszą nieco grę mimo wszystko. Chyba muszę w ogóle to zapchać, słuchajcie. Zapcham to, bo on mi tworzy, będzie jeszcze gorzej. Zagram nawet wieżę H8, tak po prostu tego pionka będę bronił twardo. Tutaj chce mi się wkleić. Dobra, wracamy tym hetmanem. Tutaj, tutaj, no bronić muszę. Próbujemy wymiany gońców. Słusznie. Jakieś takie ruchy mnie interesują za chwilę. A czas, czas, on ma pół minuty, spoko. Tu trzeba szybko, dobra, trzeba trochę szybciej pograć, niekoniecznie dobrze. Tutaj będą jakieś wisiały opcje. Nie, no tutaj się bronię, idę. Jak biję, to ja się bronię. Uciekam, hetman jest tutaj w obronie, więc spoko. Czas też jest ważny. Wybił, okej. Okay. Idziemy. Wieża więcej. Taki ruch grozi. No dobra, tutaj grozi z szach. A tak jeszcze znalazł. Tak? Aha, aha, sprytnie, sprytnie. Oj, sprytnie. Jakoś kontra z tym pionkiem. Nie wiem, czy istnieje. Nie wiem. Widzę goniec D3, hetman G7, żeby tu bronić na F5 jeszcze. Tak, może się pogubi, słuchajcie, po tym ruchu. Ha, tu grozi szach w ogóle. Dobra, tak, mam wieżę więcej, więc sobie próbuję tak grać, żeby mi mata nie dał. Ten ruch chyba nie był najlepszy, 30 sekund, więc luzik, teraz już jest luzik. No to jak wymienię, to dobrze. No ale gorąco było przez chwilę. Dobra, do jakiejś obrony pasywnej przejdę. Tutaj. O nie, o nie, o nie, mata dostaje, o nie. No niewiarygodne, zobaczcie, na G8 mata dostaje. Nie, no to się nie dzieje naprawdę, nie? To się nie dzieje, słuchajcie. Masakra. O Chryste Panie, o Boże. Niewiarygodne. Niewiarygodne. To się nie dzieje naprawdę. Nie widziałem tego, słuchajcie, jedyny motyw, jaki mu wygrywał w tej sytuacji, jakieś sztuczki, w ogóle bez sensu. Ale to boli, to już bardzo boli, nie? To już bardzo boli, niestety, no to kompletnie wygrana, no dobra, trudno. Jak ja to przegrałem, niewiarygodne. Wieża D6, no wszystko tu wygrywało oczywiście, tak? No wszystko, tu zagrał, tu jeszcze, tu. Ja tutaj w ogóle wierzę F6, jakie paskudne posunięcie. Już nawet, słuchajcie, nawet mogłem zbić tutaj. I też to wygrać, pomęczyć, tak? Już na czas, powiedzmy nawet. Ależ po... Nie no, nie wiem, co powiedzieć. Czwarta porażka rzędu, nie? Wiecie, co to przypomina. No ale gość był wyjęty oczywiście. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że te partie są dobre, powiedzmy, tak, no w miarę dobre, wydaje mi się, i brakuje punktów. Tego, co najważniejsze później, jak grasz dobre szachy. Jejku, niewiarygodne. Tu mi zbił, a ja zagrałem tak.
No i tutaj jest koniec partii, bo no koniec, nie ma jak się bronić. Mat jest na G8. Jejku. Strasznie to zabolało. Bardzo to zabolało. I zobaczcie, to też się tak zadziało, że początek turnieju był świetny. I znowu ta sama historia się dzieje co tydzień temu. Tydzień temu było 5 jajek. Tu są 4. Jest blisko do wyrównania rekordu. Jak gram słabiej, to wygrywam, a jak lepiej, to przegrywam. Nie no, wiesz, Topciu, to się tak oczywiście mówi, nie? Ale to zabolało. Ojejku. Ile takich sytuacji jest w internecie, to słuchajcie, to jest masakra. I teraz sobie myślę, że to jest karma za ten remis, co nie przyjąłem. Ale z drugiej strony to nie. Raczej nie karma. Ale zabolało. To była siódma partia, prawda? Jeszcze cztery przed nami. Szkoda, bo to czwóreczka była już spokojna. Ale się gość musiał ucieszyć, nie? I się roześmiać. Miałem farta. Nie no, wiara w siebie jest, spokojnie. Lecimy. Zawodnik z Francji. To gramy E4. Jak gra Pirca, to gramy E4. Dziwny ruch, soczek D7. Podejrzany. No dobra, zagrajmy to D5. Skoczek H6, w ogóle bardzo dziwnie gra. Idźmy G4 ostro. Chodzi o to, że jak zagra F5, to ja mam G5, albo bicie, bicie i G5, coś takiego. I te skoczki będą bardzo zgniecione. No dzięki smoku, że mi przypomniałeś, że Magnus też tak przegrywa. No właśnie, jest F5. I teraz tak. Zagram tu, to on mi tu, to ja tu. Nie no, zagram. No, to w zasadzie jest to samo. I teraz pytanie, gdzie gońca wstawić? Tutaj mi trzaśnie. Trzeba uważać. Nie no, zagrajmy sobie na G2, tutaj będziemy pilnować. Roszada musi być. Jakieś takie będzie planował opcje, albo na E6. No i poszło. Okej. Bić w przelocie, czy nie bić w przelocie, o to jest pytanie. Chyba nie bić w ogóle tego, ale tu jest z drugiej strony pole E5. Spryciula, spryciula. Nie bijemy. Zostawiam te pole E5. Jak zbije, to zbije. No rozegra się na polu E5, to prawda, ale tego nie otworzę. Zawsze jest coś za coś. Dobra, tu się trzyma chyba. Związać trzeba. Hetman H5 to tu zbijamy. I H5. No trochę jakby się rozegrał tutaj. Dałem mu się chyba rozegrać, może złą decyzję podjąłem. Dobra, grajmy dalej, grajmy dalej. Za długo będę myślał, to też niedobrze. Pionkiem może odbić. Zawsze mogę się wrócić tym. Ale idźmy ostro. Idźmy ostro na przeciwnika. Te pionki zaraz nam nie pójdą. To będzie ból duży. Wracamy. Śmiesznie to wygląda. Dwa gońce, dwa pionki.
No teraz jak zagra tak, to go przyblokuję i będę stał według mnie świetnie. Tu zagrał w ogóle H, pole dla skoczka. Dobra, G6 od razu, nie ma się co zastanawiać nawet. Ok, i teraz trzeba jakoś hetmanem pograć. No chodźmy tak. Na rentgen wprawdzie, ale tutaj zbronimy wszystko na D5. Wprowadzić trzeba figurę. No tak, jak nie wiem za bardzo co grać, to poprawiać figury. Ok. Spróbujmy wymiany. Oj, pionka mi wziął. To tak mógł? Idziemy. Okej. Okay. Skoczek mam nadzieję, że poszaleje. Mam pionka mniej. Ale mam... Wieża F6. O Boże, kochany. Zaczyna się, słuchajcie. Zaczyna się. O, rety, rety. Dobra, idę tak. Dam szacha. Wieża G1. Może tam jakieś sztuczki jeszcze zastosuję. Ale zobaczcie. Znowu świetna pozycja i znowu się zaczyna. Żeby nie zapeszyć. O, rety. Dobra, szach. Tak. Dobrze zagrał. Nie mogę na F7 ruszyć, ale mogę gdzie zagrać na przykład. Mogę tak zagrać, bo jak on tu to wieżę zbije, a może zawsze mogę tak zbić. Tak mnie może zasłonić niestety. Ale tu pionek też ma jakąś karierę. No właśnie, no zawsze zapominam o pionku. Dobra. Chwilunia, no muszę wybić. I teraz tak, pionek, bo tu wymiana hetmanów. Pionek idzie za chwilę. Dobra. Nie wiem, czy dobrze robię, ale biję tego piona. Się bronię chyba. Jeszcze. Oj, gonię C5. Nie zagrał na szczęście. To jest ciężka sytuacja, słuchajcie. Ojej, to jest bardzo trudna sytuacja. Tu grozi skoczek na F2. Goniec E5 grozi. Kurczę. Ale już nie miałem wyjścia. Co miałem zagrać? Kompletnie nie wiem, co grać. O, rety, 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 rety. Matko Bosko. Ale mnie pogonił. Słuchajcie, nie wiem co grać. Nie wiem, mata chyba dostaje już. Znowu 5 jaj z rzędu. To się nie dzieje naprawdę, nie? W tamtym tygodniu było tak samo. Tylko, że po 2 z 2 było 5 jaj, a tu po 3 z 3 jest 5 jaj. Masakra. Że też wam się chce to oglądać. No gość znowu był na pewno wyjęty w debiucie. Jestem przekonany. Spójrzcie. Przewaga ogromna. Plus 1,5. Jeszcze G4, myślę, że go... O, nieco słabsze posunięcie, jak widać. No dobra, ale nie wykorzystał. F5 słabe. G5. Tu bicie. No ta pozycja jest bardzo dobra dla białych. A pokazują tak, żeby się dobierać do pionka szybko. Spoko.
Ja zagrałem miękko. To się po prostu nie dzieje, słuchajcie. Okno jest cały czas otwarte. Masakra. Nie, no to jest kabaret, wiecie? To można się uczyć, jak przegrywać wygrane lub lepsze pozycje. Seria kolejnych. Nie no, powiem tak. Jak teraz będzie szóste jajo, no to będzie naprawdę rekord. Nie wiem, czy komukolwiek się udało 6 jaj z rzędu, powiedzmy, na moim poziomie uzyskać. No tu czułem, że czarne troszeczkę odzyskuje. Wiatr w żagle. H6. Jak ja jeszcze mało wiem o szachach, słuchajcie. Ja myślałem, że się wygrzebuję już z tej pozycji. Tu w ogóle podstawiłem na H5. O, takie porażki bardzo wybijają z rytmu. Poszło. F4 w ogóle jakie silne. Dlaczego? Aha, bo tu i tu. Ła, masakra, nie? Nawet ten pionek nic nie robi. Kompletnie. No dobra, tak, 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 tak. Czy ja już miałem naprawdę tutaj totalny worek? Raczej miałem. O! Też popełnił błąd. Wieża F8, tu bicie i tak. I tu mam wygraną, zauważcie. Ale to się zmienia, nie? Ale to się zmienia. D7. Wieża D8. Hetman C8. Nie zagrałem hetman C8. Dlaczego ja nie zagrałem hetman C8? Niech ktoś mi wytłumaczy. Przecież ja tu jestem szybki hetmanem. Niewiarygodne. Nie zagrałem hetman C8 teraz. No dobrze, Słoku, pomyślę o tym tytule. Zbiłem. No właśnie. Tak, tak, tak. I teraz... A, hetman wrócił. Tu w topeczka. Już niestety. W topeczka. Zbił. No myślałem, że tu się jeszcze wygrzebie, ale niestety nie. Dobra. Tu już jest koniec partii. Trudno, moi drodzy. 8 partii było. Ja mam 3 punkty. Witam cię, Dadis. No tak, digital. Digital, zgadzamy się. Kiedyś szachy były piękniejsze. Po prawdzie, moi drodzy, powinienem mieć tutaj 2 punkty więcej w tym momencie. Spokojnie. Na luzie. No cóż, trzeba dograć do końca. Masakra. Przecież ja się ani nie spinam, ani nie lekceważę zawodników. Słuchajcie, nie potrafię tego wyjaśnić, dlaczego przegrywam 5 raz z rzędu. Po raz kolejny. Kiedy to się odczaruje? Ale te Title Tuesday jest takie trochę też właśnie zaczarowane dla mnie, można powiedzieć. No ale nie wycofam się z turnieju jak niektórzy, moi drodzy. Trzeba trzymać fason, nie? Nawet jak się przegrywa przecież. Jasne, że uczą pokory szachy, pewnie. No ale to jest zawsze, wiecie, to jest turniej podwórkowy. Czy gorszy dzień, wiesz co, Smoku? Nie wiem. Wydaje mi się, że dzień jest dzień jak co dzień, czyli gorszy. Nie no, dzień dobry według mnie. Tylko partie nie wychodzą, nie wiem czemu. Nie dociskam wygranych, lepszych sytuacji. A to jest według mnie w szachach najtrudniejsze. Masz lepszą, to nie dociśnie. To trzeba docisnąć. No, najlepsi dociskają, wygrywają, wykorzystują. Ale to są blice, to też bierzmy na to poprawkę. To są blice. Wiesz co, Kocichowski, ja w internecie zawsze będę grał na wygraną. Nie będę. No wiesz, tam w tamtej chyba trzeciej partii, czy w czwartej również miałem remis w kieszeni w końcówce, ale widzisz, zagrałem jak zagrałem. Gramy, gramy. Van Kha ogłosił dzisiaj emeryturę, ale to jest człowiek, który nie uważał nigdy szachów, znaczy nie grał nigdy w szachy na poważnie, tego co twierdził. 2760 niby miał, więc super, hiper zawodowiec, ale... No widocznie go nie kręcą na tyle te szachy. No ja się nie dziwię. Jak go nie kręcą? Może ma ciekawsze zajęcia. Ho i fan mistrzyni świata też przecież zrezygnowała z kariery szachowej na rzecz nauki.
została panią profesor bodajże filozofii. Czy ja nie wierzę w to, jak wiernymi kibicami jesteśmy? Spokojnie. Nie, no jasne, jasne, Rutra, dzięki. Ale wiecie, zawsze fajnie się patrzy na partię, jak się wygrywa, nie? Spoko, spoko. Takie rekordy też muszą być. Ale 5 jajek z rzędu. Ja dzisiaj nie przypuszczałem, że przegram 5 partii z rzędu. Naprawdę. No to się dzieje znowu. No 3 na 8, no. 3 na 3, 3 na 8. To się nie dzieje. To jest śmieszne w tym wszystkim. Ajajaj. No dobra. Czekamy na kolejną rundę. A jeszcze grają? Nie no, chyba już pokończyli chłopaki. 8 na 8. Ktoś tu ma z 2850. Ciekawe ciekawostki. No tak. Nie, nie, smaku, nie proponujemy remisów po trzech. Absolutnie nie. Gramy z każdym, nawet jakby to miał być arcymistrz. Duda, tak. Duda wtedy w tym turnieju na żywo wygrał, oczywiście. No właśnie, tu widzicie. Jak Duda zacznie dobrze grać w szachy, to pamiętajcie, ja też będę grał dobrze w szachy. Dobrze, że nie przypuszczałeś. To by dopiero było. Lepiej przypuszczać za parę punktów się jednak uda. No. Co zrobić? Dostałem mata, dostaję maty. Niech się zawodnicy cieszą. No, nie wiem, co powiedzieć w sumie. A, byłem tutaj przed chwilą gdzieś przewinięty, ale to się odświeżyło. No, daleko, daleko niestety jesteśmy. Strasznie daleko. Witam cię, Tosi. Tosotti, witam cię. Życie, moi drodzy, życie. Tak to bywa. Pies się topi, łańcuch pływa. Mamy partię? Mamy. Mistrz Fide. Jedziemy. Może zagram jakiś nie swój debiut, a może D5 dla odmiany na rozluźnienie atmosfery. Znaczy ja tak kiedyś sobie grałem w Blicu, nawet partie klasyczne mi się zdarzały, ale to taki krótki epizod skandynawskiej. Nie polecam grać czarnymi. B3? Co to za ruch? Nie rozumiem tego posunięcia, no ale spoko. Nie muszę wszystkiego rozumieć. C5. No gram do centrum, żeby skoczka tu wstawić w dosyć naturalny sposób. A przeciwnik myśli. Okej. Okay. To hop, hetman D5. Klasyczna, ideowa zagrywka. Bo jak skoczek, to tu. Jak koniec, to tu. Czarny lepszy. A no właśnie, zobaczcie, wymienia od razu hetmana, znaczy chce wymienić. Wymieńmy. Co on tak długo myśli? Tutaj na pionka z długą roszadą. Gambit królewski białymi? Czemu nie? Można spróbować, tylko że kwestia, czy przeciwnicy po A4 mi zagrają E5, więc mała szansa, że E5 dostanę. No czuję po posunięciach, że przeciwnik niestety nie ogarnia na tyle mocno, żeby tutaj mieć jakieś wielkie problemy. No zróbmy długoszka. Tak, z takim planem. Nie wpuścić skoczka. Coś tutaj widziałem. Wracam tak, żeby bronić skoczka na C6, żeby mi struktury nie popsuł.
Chociaż dobra, tutaj, okej. Goniec mój musi wyjść. To idziemy sobie tak. No dobra, teraz ja gram miękko, bardzo miękko. Dlatego będę grał szybko. W sumie dziwię się dlaczego. Sam sobie się dziwię, że nie gram skoczkiem. Gdzieś tam straszyć, tu przerzucić. O, tak zagramy, właśnie. Hop, od razu, bez myślenia. Zbije? To fajnie. Jak nie zbije, to też będzie fajnie. A problem z netem? Bardzo możliwe. Zbił. Parę gońców. Jest ok. Zaraz król B8 schowamy. Wieża E8. Aha, tutaj się nastawia na tego piona E6. No jak zagram tak, to właśnie tu swoje punkt E5. Ale muszę tak zrobić. Tu postraszymy gościa. D4 dostaniemy. No ale tak, no dobra, D4 niech będzie. Tu zagram, a D3 ma punkt. Niewiarygodne, znowu mam taką pozycję dziwną. Co najmniej dziwną. Jeszcze jakoś by wziął. No jak zbije, to zbije. No i białe rządzą w tej pozycji. No rządzą. W ogóle tak pasywnie może zagrać jak skoczek C4. Ciężko powiedzieć, jak to stoi. To stoi źle oczywiście dla czarnych. O, nawet jeszcze lepiej zagrał. Oddaje pionka. No cóż, pion mniej będzie, ale przynajmniej pozbędę się słabego pionka. Pokaleczyłem tutaj pozycję bardzo. Próbuję na czas, słuchajcie, grać. To nie ukrywam tego. No, przeciwnikowi zleciał czas. Ta partia jest niezasłużenie wygrana. Wszyscy dobrze o tym wiemy, no ale jest punkt. Cudowne, cudowny punkt. Czyli nie będzie pobicia rekordu 6 jajeczek z rzędu. Ale to jest masakra. 5 partii przegrać z rzędu. Nie mogę tego przeżyć, po prostu tego zrozumieć nie mogę. No tak, no stracił neta. Co zrobić? No punkcik, no. Mówię, to skandynawska to nie jest dobry debiut. No ale generalnie sprawdźmy tutaj, jak on pochrzanił, bo tak, taka jest prawda. On w debiucie strasznie pograł źle. B3 w ogóle nie wiem, co to za posunięcie. No ale może jeszcze nie takie najgorsze. C5, ok. Co tu było lepszego? E5? Żarty jakieś tutaj? Dobra, pierwsza, co mi się narzuca, no to goniec. I co teraz? Żartujecie. Hetman E7 i co teraz? No hetman E2 i co? Skoczek? Goniec wraca. I tak po prostu goniec F5 na rozwój. Czarne pokazują, żeby grać na rozwój duży. Ciekawe, ciekawa idea, muszę przyznać. No warto sobie z silnikiem zawsze jakieś takie dziwactwa popatrzeć, bo on ma ciekawe pomysły. Tutaj poszło, dobra, tu, no właśnie, skoczek C3, pokazuje taki ruch, tak poszło, hetman D5, to trochę gorzej, no ale tu czarne nie mają problemów z rozwojem oczywiście, tak, tak, F4, no dobra, białe są już chyba ciutko lepiej ustawione, dobra,
Przynajmniej wiem, jak tam poprawić następnym razem. No gram swoje, znaczy cudze, no wiesz, debiut taki trochę na rozluźnienie, trochę inny, nie tylko C5, jak już słabo idzie. Oj, słuchajcie, ja wam nie przynudzam takim tonem głosu, wiecie, ja tutaj dzisiaj ogólnie nie jestem taką osobą, która, jakby to powiedzieć, ma dużo energii w sobie, czy tam entuzjazmu, jak na przykład Szparu na Polskim Związku Szachowym dał popis niezły. Także proszę wybaczyć, że nie zabawiam was entuzjazmem, ale to też wynika z wyniku, jaki jest na pewno. Skandynawska za szybko się upraszcza, a my gramy czasem. Wiesz co, Jarosławie, niekoniecznie, bo tam zależy, jaki wariant się gra w skandynawskiej. Powiem tak, no nie polecam grać tego debiutu, absolutnie. Tak samo jak obrony francuskiej, czarnej mi nie polecam. To są ciężkie debiuty, takie, wiecie, nierozwojowe, nierozwijające zawodników, którzy zaczynają grać swoje szachy. Dzięki, Malkolicie. No, Orlineczko dzisiaj fryzjer był, tak, był. Nareszcie. Nareszcie. Jaki debiut polecam po D4 czarnymi? No, Sliwo, myślę, że jeszcze mało byłeś u mnie na streamach. Jest jedyny słuszny debiut po D4. Tutaj czat ci na pewno podpowie. Zwierzaki czy mu w domu? No właśnie, jeden siedzi tutaj przed wami. Skandynawska nablica? Myślę, że no... Nablica tak, oczywiście na pobawić się i zagrać coś innego, ale ja mówię głównie o partiach klasycznych, to nie sądzę. Dzięki, Wojtku. Co sądzę o bandyci szkocki? O co chodzi? Pieniążek czy wleciał na streamie? Piszesz te... ale mówisz o tej złotóweczce na początku? Nie wiem, kto nawet wysłał. Wiesz co, bo ja mam dźwięki wyłączone, więc mi nie pokazuje. Następnym razem sobie zagramy... Zaraz w ogóle. Nie ogarnąłem trochę tutaj wyglądu. O. Następnym razem sobie zagramy na drewnie w tle, więc będą dźwięki. Poprzedni stream. Ojej, wiesz co? Nie pamiętam. Chyba coś tam wleciało. Ok. E4. To bardzo proszę, gramy E4. CM z międzynarodowej. Jak będzie E5, to zagram królewski. Oby było E5. Nie chciałbym grać sycylijskiej białymi, bo jakoś tak nie lubię tego grać białymi. Nie czuję za bardzo. Będę musiał zejść z jakichś wariantów. No właśnie, zagrał. A może Gambit Mora? Może przyjmie? Kto wie? Tak się chyba gra, nie? A, no to teraz mam centrum. Dobra, tak też grają. What? Gramy tak, tu zbijemy wieża w grze. Nieźle. Muszę wam powiedzieć. Tutaj, no i koniec. No dobra. No tak, chłopak się rozwinął. Ale spryciula, muszę wam przyznać. Ale spryciula, pionka mi weźmie za chwilę. Tak, jeszcze mogę i tu, i tu. Jak tak, to tak będę bronił pionka. Zbił. No dobra, to ja też biję. Mi się wyrównało. No zbijmy tego skoczka. Uproszczę tutaj, bo zaraz znowu wpadnę w jakieś sidła. I spokojne, hetman E2, bronimy pioneczka. W sumie czarne też chyba są zadowolone z tej pozycji. Jedziemy F4. Ok. Może postawimy na atak, dlatego zagram wieżą. Jakiś F5 będę chciał zagrać. Jakiś szach oczywiście zawsze istnieje. Ale F5 już może być groźne.
Jak tak zagra, to już skoczek wejdzie na e4. Ale idzie na mnie. No to ja na niego. Go. Niech się boi. Oczywiście będę chciał wybić. Z drugiej strony f6. Tak. Brzmi ciekawie. Ale wybicie chyba jest lepsze. Jednak otwieranie pozycji może być lepsze. Tu? Jedziemy na gościa. Co ja się tam będę szczypał? Żebym nie przesadził jak zwykle. Wiecie, jak to ze mną bywa. Tu, taki widzę plan. Idziemy na całość. Aczkolwiek czuję w kościach, że czarny tu się chyba nieco mógłby wybronić, bo moje plany są bardzo prymitywne. No właśnie. Tu myślałem, że mogę zbić, a jednak nie mogę. Ale jakbym zagrał tak, on zbije, ja tam. I chyba. Chyba udźwignę go, nie? Taki ruch zawsze jest denerwujący. Tylko pytanie, jak on nie zbije skoczka. Właśnie. Dokładnie to chciałem tutaj powiedzieć. Jak mi nie zbije skoczka, to co dalej? Dalej to może tak. Tak. Jak zbije, to dalej jest to samo. Zawsze hetman jest wyżej i teraz już skoczek ma jakieś szanse przejścia tutaj do ataku. Ale jest hetman. Hetman tu, hetman skoczek H5. Tak będzie, moi drodzy. Tak będzie chyba. A jeszcze jest hetman D5, trzeba uważać. I nie mogę skoczkiem tu ruszyć, bo dostanę mata. Hetman D5 chyba jest dobry. Oby nie słyszał. Oby nie słyszał. O, tu jest za wolny ruch. Poszedł tędy, ok. Zobaczcie, gra to, co chciałem. Tak, i tu mamy strzał. On zagra hetmanem, czuję to. Nie, jakby zagrał, to by zagrał już szybko. Teraz zauważył, że nie ma tego ruchu. Jakiegoś szacha mi tutaj kopnie. A my zagramy królem na H1. I będziemy tutaj ostro przeciwnika męczyć. Jakieś poświęcenia tu istnieją? Chyba nie. No tak, szach był do przewidzenia. Okej, no to tutaj na pewno jakieś kopnięcie jest. Tylko pytanie, gdzie? Chyba skoczkiem tu walnę, wiecie? Wieża wejdzie na F7, może coś się uda ugrać. Czy zbić hetmanem z szachem? No chyba wieżą. Mam nadzieję, że się uda. To już bardzo ciężko pewnie policzyć obronę. Jak hetman F7, jak hetman G7, to mam wieża F7. Tak też mogę zagrać. Potem tutaj, a chyba wieża F7 wygrywa. No dobra, mamy zwycięstwo. Pewnie niezasłużone, pewnie by się tam wybronił. Tak, początek był świetny. Ale końcówka też już nie najgorsza, 5 punktów już jest. No dzięki, wyszło. Tym razem wyszło. Zaatakowałem i dałem prawie mata. Sprawdźmy na silniku, jak to wyglądało. W ogóle goniec H6, dziwny ruch, powiem szczerze. Skoczek, tutaj skoczek, goniec. Tak, goniec tu. Skoczek.
Ciekawe ruchy pokazuje komputer skoczek G5. Na przykład, no cóż, ja zrobiłem swoje, tutaj tak. O, lepsza czarnych w tym momencie. No ciekawe, jak, dlaczego tak to ocenia. Aha, i E6 teraz, no ale nie zbił. Znaczy nie zagrał E6. Tutaj, tutaj i hetman B6. I po prostu pionek wisi. Mógł spokojnie goń zagrać, ale rzucił się. Goniec, roszada. No, bicie, bicie, taka równina. E6, no klasyczne zagranie E6. Poszło tak, tak. Tu się chciałem na niego rzucić. Dobra, F5. Wieża. Jak teraz komp pokazuje? Zobaczcie, co on tutaj pokazuje. Król H1 w ogóle subtelne, żeby nie było szachów. Ciekawe. Wyczekujące, no ale poszło. Poszło. I E6. Lepsza czarnych. F6 powinien zagrać, żeby się wybronić. Dobra, zagrał F5. Nadal jest dobrze. Czułem, że tu czarny jest spoko, że może się wybronić. Wieża, no ale już się pojawiają, tak jak widzieliście, tutaj ataki. Skoczek E4. I teraz sprawdzę, czy to zadziałało, czy by zadziałało. Ale pokazuje remisówkę. Król H6 nie przewidziałem. I hetman tu się zawsze broni na H5. A jak zagram hetmanem... No nie może zasłonić się hetmanem, gdyż mam wieża H7 i zdobywam hetmana. Więc tak musiałby zagrać. I dalej pokazuje wieża F6. Wow, żeby grać na remis. Nieźle. No i tak, tam nie może, bo tam jakieś maty jeszcze będą. Nieźle i remisik. Spoko. No tak czułem, że czarne mogą się wybronić, ale wiecie, jak się już tak atakuje ostro, to ciężej się zawsze bronić w blicu. Okej, okay, okej. Okay. No to dobra, mamy 5 punktów. Fajnie by było zrobić tą szósteczkę, tak jak tydzień temu. I tak się zastanawiam, jakby się udało wygrać. To zobaczcie. 2 z 2, 5 jaj i do końca wygrane. 3 z 3, 5 jaj i do końca wygrane. To za tydzień robimy 4 z 4, 5 jaj i do końca wygrane. O, rety, rety. No cóż, będzie co oglądać. Dobra, to była runda przedostatnia. Czekamy, jeszcze zobaczymy tutaj jacyś zawodowcy grają. Już nie, już powoli kończą. Dobra, runda 11 za chwilę. Tak, dojdziemy do 7 z 7. No dobra, jedziemy. Mistrz Fide z Rosji. Fajnie by było w Title Tuesday grać, słuchajcie, prawie z samymi arcymistrzami i mistrzami międzynarodowymi. Ciekawe, czy do takiego... O dobra, E5 to jest takie dziwne zagranie. Tutaj białe od razu uzyskują lepszą pozycję. I taki ciekawy ruch jest. Mam nadzieję, poczekajcie. No dobra, gram tak. Dobra, on zagrał tu. No dobra, gramy swoje. Goniec G4. Nie zagrał. Ruszatka. Tu się przerzucę skoczkiem za chwilę. Aha, on tam chce zbić. No to... Znaczy chce zagrać B5. No to zagrajmy tak. Okej. Okay. I teraz chodzi o to, żeby tego skoczka nie zbijać. Tak. C3. Tu się trzyma. Nie pozwalamy grać B6. Zobaczcie, jaka torpeda tutaj na B6 wskakuje za chwilę. Strategicznie lepsza pozycja. Dobra, to jest na pewno dobry ruch. Ale tu F4 chyba mam teraz. Goniec F6. To C3 i wszystko trzymam. W ogóle zauważcie też taką rzecz, że jak udaje nam się przeciwnika ograniczać, w sensie jego figury nie mają za bardzo gry, no to jest masakra, nie? To się bardzo ciężko gra.
Tylko kwestia właśnie wykorzystania. Wyprowadzę sobie figurę, bo nie widzę nic konkretnego. Jest to blitz. Tutaj mi coś wisi, więc sobie wrócimy kulturalnie. Może tak i tak. Będziemy planować. Daleka droga do tego, ale on jest ściśniony strasznie. Tak, żeby tam wieża zawsze miała opcję. Jak skoczkiem zagra, to gdzieś tam się wpakujemy na B6. Pakujemy się na B6, żeby mieć tu opcję. Ojej, pionka podstawiłem. On zagadawszy się. No właśnie. No nie ma wyjścia. Podstawiłem pionkę. Może się uda to jeszcze jakoś rozwiązać. Florku było 3 na 3 i 3 na 8. Szkoda, że ciebie nie było. Masakra. Zbił tutaj. Wow, to się nie spodziewałem takiego obrotu sprawy. Oddał jakość. Aha, tutaj odzyskuje. Spryciula. Spryciula. Zagrajmy tak. Ja tutaj specjalnie tym pionem idę, żeby mieć gońca bardziej aktywnego i będziemy próbować coś męczyć przeciwnika. Dobra, bo ta pozycja już tak nabiera rumieńców dla czarnych powoli. Skoczek jeszcze jest na szczęście w miarę słaby, więc to jest jakaś moja nadzieja. Jeżeli zbiję gońcem, dobra, nie zbił gońcem, tutaj tym i goniec tutaj. Skoczek jest bardzo silny na C4. No męczmy tutaj pionka. Taki ruch mi chodzi po głowie, nie wiem dlaczego. Goniec, bicie, bicie, tutaj hetman C4, a to też nic nie daje. Mogę odbić pionka. No tak zrobimy. Odbiję pionka, wezmę wieżę i tu na D6 plasnę. To jest ten moment chyba. Tylko kwestia, czy to będzie... No muszę tak zrobić, nie ma wyjścia. Właśnie, czy gońcem, czy skoczkiem? Chyba gońcem, bo chcę skoczka zachować. Ten pionek nie ma znaczenia. No i tu mnie właśnie to pokaże za chwilę. Tu mnie zawsze, to już teraz mnie pokaże. Ale zaraz, mam jeszcze chyba taki ruch, a to mi tu zbije. O, rety, 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 rety. Gość coś tam myśli. No, mogę jeszcze B3 zagrać, ale król mój będzie miał problemy. Dobra, B3 muszę grać. Oj, tu będą straszne kłopoty. Goniec zbije do szacha. Oj, straszne kłopoty mnie czekają. Źle zbiłem. Trzeba było zbić jednak skoczkiem. Właśnie. Masakra. Szach gońcem jest praktycznie po mnie. Ojejku, tu jeszcze skoczek na C3 wchodzi po szachu. To w trąbkę. Moi drodzy, no cóż, turniej słabiutki, muszę poddać. Szkoda. Bo znowu debiut zagrał bardzo źle. Widzicie, jaki wniosek z tych moich gier? Ustawiam gości świetnie i wypuszczam w którymś momencie. No szkoda, ale dobra, obiecałem się nie denerwować, a to właśnie widzicie, mam taki tytuł i jak na złość przegrywam i testuje mnie tutaj los. No świetna pozycja białych, zobaczcie, świetna,
No to ja o tym wiedziałem, przeciwnik też wiedział. Podstawiłem pionka E4 i tego się powoli zaczynało kiepścić. No właśnie, spokojna wieża A na E1 i było wszystko w porządku. No ale tutaj podstawka to podstawka, nie? Poszło, poszło. Wybił, co ciekawe. Tak. Szybko przerzucam, bo jestem ciekawy tej pozycji. No i teraz, no właśnie. Tylko skoczkiem. Ja zbiłem gońcem. Hetman E4. Nie widziałem kompletnie. A tu już się sypie. Figury się zaczęły rozgrywać. No właśnie. Typowe. No dobra. Topka.